Witam bardzo serdecznie na konferencji po meczu Polonii Warszawa z Stalowa Wola. Są z nami trenerzy obu drużyn. Na początku poproszę trenerów o kilka słów od siebie, natomiast potem mają Państwo czas na zadawanie pytań od siebie. Zaczniemy od trenera gości, czyli pana Rafała Wójcika. Dobry wieczór Państwu. Cóż, wracamy do Stalowej Woli w minorowych nastrojach. Wydaje mi się, że takim decydującym momentem w tym meczu, jeśli chodzi oczywiście o wynik, była ta sytuacja z autem, po której straciliśmy bramkę. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie w pierwszej połowie, gdy ten przeciwnik naprawdę grał tak, jak myśmy chcieli, mieliśmy szansę kilka razy naprawdę zdobyć tą bramkę. Nie udało się, po prostu byliśmy nieskuteczni i wyjeżdżamy praktycznie w minorowych nastrojach, wyjeżdżamy bez punktów. Wiadomo, że na ten młody zespół spada bardzo duży ciężar odpowiedzialności, ponieważ przegrywamy trzeci mecz i wiadomo, bardzo ciężko, wiadomo, teraz trzeba popracować nad głowami po to, żeby w meczu z Puszczą Niepołomice, który mamy u siebie, wydrzeć te trzy punkty. Liga, druga liga w tym momencie praktycznie opiera się tylko i wyłącznie na dobrym przygotowaniu motorycznym. Jeśli zespoły, wiadomo, czasem są jednostki, które dają tak naprawdę jakość. Szczególnie w ataku nam tej jakości dzisiaj brakło i wydaje mi się, że to zdecydowało po prostu o naszej porażce. Natomiast no, my będziemy szukać cały czas najlepszych możliwych rozwiązań, żeby te punkty zdobywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Igorze? Witam wszystkich. Następnie chciałbym pogratulować drużynie za zdobyte trzy punkty, dwie bramki, za duży wkład w ten mecz, za dużą ambicję, przede wszystkim mądrość. Wiedzieliśmy, że Stalówka przyjeżdżając tutaj przyjedzie po to, żeby zdobyć te trzy punkty i to pokazała. Postawiła bardzo trudne warunki, no bo nie miała wyjścia, źle rozpoczęła ten sezon, ale no, my też lepiej nie rozpoczęliśmy, bo mieliśmy jeden punkt w dorobku. Także widowisko mogło się podobać, bo i z jednej, i z drugiej strony była walka, nieustępliwość, były sytuacje w tym meczu. Należy się cieszyć z tych dwóch bramek, bo my jeszcze uczymy się tej drugiej ligi. Także sądzę, że z meczu na mecz powinno być jeszcze lepiej. To obciążenie psychiczne powinno już z chłopaków zejść, bo było też widoczne w niektórych momentach, ale trzeba się cieszyć. Gratuluję chłopakom bardzo dobrego meczu i przede wszystkim tych trzech punktów. Bardzo dziękuję. Teraz czas dla Państwa. Poproszę o pytania. Igor, zagraliście z zespołem, który w tej chwili będzie najprawdopodobniej czerwoną latarnią naszej ligi. Złożony na prędce, bardzo młody. Wygraliście, ale mimo to to zwycięstwo nie było takie mega przekonujące. Jak dużo czasu jeszcze chłopaki potrzebują, żeby psychicznie uwierzyć w siebie, żeby spokojnie móc wygrywać spotkania w drugiej lidze? Sądzę, że ten mecz dał im taki spokój, bo dobrze weszliśmy w ten mecz. W pierwszych 10 minutach mogliśmy pokusić się o jedną, dwie bramki. Tak jak właśnie Stalówka, też byliśmy nieskuteczni w tych sytuacjach. Przygnieśliśmy, mieliśmy kilka stałych fragmentów gry, kilka fajnych akcji. Tak jak widać, jeszcze brakuje tego wykończenia, bo te akcje są, ale brakuje wykończenia. Także będziemy nad tym pracować, a ten mecz powinien dać im taką pewność, bo najważniejsze dla nas jest odbić się od tego dna, bo blisko byliśmy, przegraliśmy pierwszy mecz u siebie na własne życzenie, w drugim też na własne życzenie nie zdobyliśmy kompletu punktów, także tutaj w tym meczu musieliśmy zdobyć trzy punkty, dlatego ta presja była tym większa. Wiadomo, jak takie mecze się gra, zremisowalibyśmy i dalej byśmy byli bardzo spięci, no ale odbiliśmy się i myślę, że teraz chłopcy wierzą już w to, że można strzelać bramki. Musimy tylko popracować nad skutecznością, bo i w drugiej połówce mieliśmy kilka fajnych akcji, a gdzieś te piłki
latały gdzie indziej, a nie do tych ludzi, nie były adresowane do tych ludzi, którzy mieli szereg. Dziękuję. Kolejne pytanie. Bardzo proszę. Tam czy raz pytanie trenera Głaszewskiego, tutaj przed meczem była zmiana w bramce, czyli nie zapowiadano po opodu. No i okazało się to dobrą zmianą po pierwszej połowie tutaj, na naszym bronie w tej sytuacji. Czy on się testowano właśnie na zmiany i posadzenie Mateusza Dybiasza na ławce? I drugie pytanie trenera Stali Stalowa. Jak pan trener ocenia zawodników, którzy dzisiaj zadebiutowali? Zadebiutowali? Jakie było pytanie? Dwóch zawodników, którzy zadebiutowali w dzisiejszym meczu. Zadebiutowali, tak? Zadebiutowali. U nas? Przyszli. Czyli kto? Bo nie wiem, ale cały czas wszyscy, to jest składra, którą zbudowałem. I mówi panu Jaroszu, którzy nie grali w pierwszym meczu, tak? Już od jakiegoś czasu. No tak. Essam i Jarosz. No, ich akurat grę oceniałem bardzo pozytywnie. Znam tych chłopaków, ponieważ prowadziłem ich w poprzednim zespole i wydaje mi się, że Stal będzie miała duży pożytek z nich. Jeśli chodzi o Jarosza, wiadomo, te zadania defensywne bardzo dobrze wykonywał. W drugiej połowie również sędzia miał tam kilka razy inne zdanie, ale to było czysto odbiory piłki. Natomiast Mohamed, no na ile mógł, to zagrożenie naprawdę stwarzał z przodu. Oddał, praktycznie to można powiedzieć, że był oprócz Gębalskiego na jakimś jedynym naszym zagrożeniem, ale uważam, że jeszcze da nam to, po co nam chodzi. Czyli też bramki, które i sytuacje, które pozwolą nam strzelać gole i zdobywać punkty. Jeżeli chodzi o sytuację zmiany bramkarza, zmiany na pozycji bramkarza, to tutaj przede wszystkim zaważyło te 5 bramek. Tam Mateusz w żadnym wypadku nie miał winy przy tych bramkach, ale wiadomo, jak w pierwszych 2 meczach dostaje się 5 bramek, to różnie działa na psychikę. Nie chcieliśmy ryzykować, chcieliśmy dać Mateuszowi odpocząć, złapać tą równowagę, bo mamy 2 równożynnych bramkarzy, także nie ma problemu na to, żeby rotować sobie tutaj. Każdy z nich musi być w rytmie meczowym. Dzisiaj Domino potwierdził, że warto też ich stawiać na niego, także nie jest to człowiek z lasu. Jest to najlepszy bramkarz poprzedniego sezonu trzeciej ligi, także jest bardzo doświadczony i dzisiaj to pokazał na wójcie. Dziękuję. Kolejne pytanie. Ja Igor zapytam o Marcina Pruskę. Wiesz dobrze, że ciężko go ocenialiśmy w tamtym sezonie, ale dzisiaj to na jakich witaminach był, żeby tak dobrze ten mecz wyszedł? Tu Marcina to przede wszystkim czas. Trzeba było popracować nad jego psychiką. Marcin jest specyficznym zawodnikiem, bardzo łatwo się denerwuje, bardzo łatwo się załamuje. Pokazał dobrą swoją dyspozycję i to, że ma duży talent w poprzednich sezonie, jeszcze jak byliśmy w trzeciej lidze, tylko że miał takie wahania formy i siadając na ławce po prostu gdzieś tam zamykał się w sobie. Teraz zrozumiał, że to wszystko, co robimy, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie trzeba usiąść na ławce, to jest dobrocią dla niego, prawda? Jeżeli nie idzie, trzeba odpocząć. Dużo też pracy włożyliśmy w to, żeby nauczył się biegać po boisku, bo Marcin, można powiedzieć, biegał cały czas na zawyżce, przód, tył, cały czas na maksa i w najważniejszych momentach zawsze mu brakowało tej świeżości, tej precyzji. Teraz, jak widać, w tych ostatnich, przede wszystkim 2 meczach i na oczy, i tutaj zrozumiał, wszedł na ten wyższy poziom. Mam nadzieję, że teraz stopniowo, jak to się mówi, schodek po schodku będzie wspinał się jeszcze wyżej i to będzie zawodnik, który będzie w niedalekiej przyszłości decydował o obliczu formy. Dziękuję bardzo. To jeszcze jedno pytanie dotyczące linii ataku naszej drużyny, bo to już jest 3. kolejka. Krystian Pieczara praktycznie w 3 meczach bardzo mało widoczny, bardzo mało piłek, które do niego dociera. Fabian Pawela pokazuje się dobry, ale też jakby między nimi nie ma jeszcze tej chemii. Z czego to wynika, bo
Wydawać by się mogło, że jest dwóch napastników, którzy powinni ze sobą te podania wymieniać, natomiast jeszcze tego nie widzimy. Czy tu brakuje jeszcze trochę czasu i zgrania, czy może coś z taktyką, z czego to wynika? Nie, w żadnym wypadku nie decyduje taktyka. Oni są zgrani, dobrze się rozumieją, tylko że akurat tak się układają mecze, no bo inna taktyka była w Opolu, prawda? W 12 sekundzie dostaje się bramkę, także ta taktyka się zmienia. I tam pokazali niejednokrotnie, że ta współpraca jest bardzo dobra, bo jak nawet zauważymy i zobaczymy, jak strzeliśmy pierwszą bramkę, no to to była akcja w zasadzie 3/4 zespołu, rozkopali różne Odry w dziecinny sposób, tak? Także no wiadomo, tutaj Stal bardzo dobrze zamieściła ten środek przed pola bramki. Jest łatwo napastnikom znaleźć sobie troszeczkę wolnego miejsca, chociaż trzeba przyznać, że jeden i drugi doszli do sytuacji strzeleckich, akurat źle trafili, mało skutecznie, ale to przyjdzie. Przyjdzie z czasem, Pietrzy ma troszeczkę inne zadania, zresztą widać to z góry, jak on goni między tymi obrońcami, nie daje im nawet momentu wytchnienia, także do niego też to należy, ale tak powiedziałem, że to z czasem przyjdzie. Oni też muszą nabrać pewności, to jest szczebel centralny, to się całkiem inaczej gra niż na poziomie trzeciej ligi, nawet nikt nie myśli, że jest tak łatwo i przyjemnie. Wyniki pokazują, prawda, że tutaj każdy mecz to jest stawiany na ostrzu morza. Dziękuję bardzo.